Proszę Państwa, chciałbym koncyliacyjnie powiedzieć, zaproponować podejście do zbrodni smoleńskiej czy zbrodni okołosmoleńskiej. Niedługo odbędzie się konferencja uczonych, naukowców z nauk ścisłych, fizyków, informatyków, mechaników na temat zdarzenia smoleńskiego, powiedzmy. Natomiast istotne dla nas w tej chwili jest zdanie sobie sprawy z tego, że, tutaj przeczytam, zdarzenie z 10 kwietnia 2010 pod Smoleńskiem jest jedynym w historii świata, w którym w czasie pokoju ginie czołówka cywilna i wojskowa państwa, a w którym nawet po przeszło 2 latach niedostępne do analiz są dowody rzeczowe, w tym części samolotu czy samolotów, ciała ofiar, nagrania z rejestratorów oraz dokumentacja z zewnątrz zdarzenia, to jest satelitów, helikopterów czy kamer naziemnych. Więc niesamowite jest również to, że to jest pierwsza chyba taka wielka, potworna katastrofa, w której najwięcej rozsądnych analiz zostało przeprowadzone przez tak zwanych niefachowców, to znaczy przez ludzi, którzy analizują w internecie lub którzy się zebrali, tak jak po zbrodni 9/11 w Stanach Zjednoczonych, zebrali się niezależnie od organów rządowych. Tam to jest Pilot for the Truth, a w Polsce to jest kilka zespołów, no, które właściwie wynikły czy wykrystalizowały się z dyskutantów w internecie. Istotne jest to, że po pierwsze dane raporty oficjalne, tak zwany raport MAK-u, czyli tej firmy sowieckiej, która jest firmą handlową MAK pod przewodnictwem pani generalszy Anodiny, został skwitowany i to jest to najlepsze, najprostsze skwitowanie przez ekspertów w Polsce artykułem pod tytułem, za przeproszeniem Państwa, MAK w dupie. Więc firma Międzynarodowy Awiacyjny Komitet jest firmą właśnie handlową, która w sposób zupełnie bezczelny podawała dane niemożliwe, sprzeczne z prawami fizyki i z prawami geometrii. O samolocie, który uderzał w jakąś kewlarową pancerną brzozę, o samolocie, który robił beczki pod ziemią, bo by się nie zmieścił nad powierzchnią ziemi i podobne rzeczy. Podobna była właściwie reakcja tych oficjalnych komisji, którą nazywamy komisją magistra Millera. Był taki jakiś Miller, który zrobił podobny do tego raportu generalszy Anodiny raport, który też gwałci wszelkie podstawowe dane dotyczące geometrii, dotyczące praw zachowania pędu, praw zachowania momentu pędu i podobne. No więc wykazano, że te dane oficjalne z Rosji czy z grup związanych z rządzącymi Polską są danymi zakłamanymi. Natomiast w ciągu tych 2 lat utworzyły się 2 grupy badające, 3 może grupy badające w sposób profesjonalny zdarzenie okołosmoleńskie. Jedna z takich grup, to jest grupa oficerów lotnictwa anonimowa, opublikowała książkę
zbrodnia smoleńska, chyba anatomia zbrodni, coś takiego, nie pamiętam w tej chwili. Znam tych ludzi po nazwisku, ale oni chcą, by zachowano ich anonimowość. Otóż ta grupa oficerów, powtarzam, lotnictwa i tak zwanych służb specjalnych twierdzi, że samolot Tutka tu został z zewnątrz zaatakowany przez myśliwce MiG-29 chyba i zestrzelony właśnie w tamtej okolicy, znaczy w okolicy tego złomowiska koło Siewiernego. Druga grupa to jest grupa zespołu parlamentarnego ministra Macierewicza, która doszła do wniosku, analizując dane przesłane przez Anodinę, to znaczy przez tą grupę MAC z rejestratorów, że nastąpiły wybuchy, czy dwa wybuchy w powietrzu na wysokości 26, czy 28, czy 30 metrów tego samolotu tu 154, numer boczny 101, którym według nich leciało te 96 czy 97 osób. No i jest trzecia grupa, która podważa, która mówi, że z całą pewnością nie mamy żadnego dostępu do rejestratorów. Tak rejestratory, jak i wszelkie dane materialne zostały zrabowane przez obce mocarstwo, to znaczy przez grupy rosyjskie i nie zostały przekazane właścicielowi, Polsce. Natomiast te dane informatyczne, które dostały się do, między innymi do Universal Avionics w Stanach Zjednoczonych, zostały przekazane w formie mailowej, to znaczy przekazane od grupy MAC. Istotne jest w tym to, ta sprawa, że powinniśmy się rzeczywiście zastanowić, czy możliwe były wybuchy, czy dwa wybuchy, jak powiada grupa zespołu parlamentarnego, nad tym złomowiskiem. Otóż z całą pewnością były możliwe. Natomiast konieczne byłoby stwierdzenie w takim razie, w jaki sposób kto i kiedy te bomby w tym samolocie założył. Natomiast niestety wszelkie monitoringi, czy to z tej wieży Pawianów, to znaczy z tej wieży na lotnisku Siewiernym, Pawiany, przepraszam, to były chyba nie Pawiany, tylko szympansy, podali tak towarzysze radzieccy, towarzysze rosyjscy, że nawet szympans by mógł sprowadzić ten samolot z wieży lotniska Siewiernej. Stąd właśnie ta wieża szympansów. Otóż tak się złożyło, że tam monitoring zepsuł się. Prawdopodobieństwo zepsucia się monitoringu na lotnisku jest na pewno mniejsze od jednego na 10 tysięcy, czy od jednego na 100 tysięcy. Ale jednocześnie, jeśli się zepsuł oba monitoringi na lotnisku wojskowym tego dnia rano przy startach wszystkich samolotów, które leciały z lotniska na Okęciu, to sumaryczne prawdopodobieństwo, że zepsuły się te, powiedzmy, dwa co najmniej monitoringi na Okęciu i niezależnie zepsuł się monitoring na tym lotnisku wojskowym na Siewiernym, jest nieprawdopodobnie małe. W związku z tym, to co możemy jako analitycy, fizycy czy matematycy powiedzieć, prawdopodobieństwo, że to były zdarzenia niezależne, jest wykluczone. Innymi słowy, te same siły musiały wyrywać kable w baraczku szympansów, co wyrywać kable, czy też unicestwiać zapisy z monitoringów na Okęciu. Innymi słowy, musiał to być jakiś wspólny spisek. Ponieważ
analiza tych zdjęć, które są nam dostępne, a jest tam dostępne bardzo mało zdjęć, bo wszyscy, ogromna ilość dziennikarzy odwróciła się tyłem tak do startu osób z Okęcia, nie analizowała, nie rejestrowała start wchodzenia czy dyskusji z poszczególnymi ludźmi. Nie wiemy, czy nie mamy żadnych dokumentów od strony dziennikarzy, żadnych zapisów, kiedy, gdzie pojawił się pan prezydent, kiedy i gdzie i do jakiego samolotu wsiadł generał Błasik i tak dalej. Jak również nie są dostępne jakiekolwiek sensowne zapisy z tego, co się działo w okolicy lotniska na Siewiernym przed, w trakcie i po jakichś nieistniejących zresztą wybuchów, bo żadnych wybuchów nie zarejestrowano na lotnisku Siewiernym, znaczy ani uderzenia tej 90-tonowej podobno maszyny w grunt, a takie uderzenie szczególnie przy 12 czy 13 tonach paliwo musiało wywołać ogromny wybuch, no i huk przede wszystkim, poza tym. To są wszystko rzeczy nie zarejestrowane. Z drugiej strony mamy z zupełną pewnością zarejestrowane obecność w tamtym, na tym złomowisku, obecność jakiegoś złomu, który z jednej strony, co potwierdził, co powiedział, zwrócił na to uwagę inżynier Cierpisz, który jest świetnym specjalistą od lotnictwa. Więc on wykazał, że ten złom, który tam stał sobie oparty o różne drzewka na Siewiernym, to jest złom, na którym widać plamy błota okrągłe. I w dodatku plamy błota na częściach wewnętrznych jakiegoś samolotu, którego tamte części sobie stały. Innymi słowy, z zupełną pewnością można powiedzieć, że te części, które tam stały na początku, bo zostały później usunięte, zostały ochlapane błotem wtedy, kiedy były w spoczynku, a nie wtedy, kiedy leciały, turlając się po błocie z szybkością do 270 km na godzinę. Poza tym te silniki, które zostały uwiecznione na zdjęciach, a można zobaczyć tak na te zdjęcia w raporcie Maku, jak i w raporcie tego magistra Millera ze strony polskiej, te silniki są silnikami zimnymi, ponieważ są oparte albo na błocie, albo na jakimś suchym, na innych zdjęciach, na suchym terenie, jak stwierdził to bloger Jurko między innymi, jak można jednocześnie te same silniki opierać, złożyć na błocie i na terenie suchym. Jest to tajemnica tych, którzy tą inscenizację przeprowadzali, ale fakt, że sołdaci opierają się w ten sposób i palą sobie papieroski, opierają się o silniki, które według tych oficjalnych wersji przed chwileczką jeszcze miały temperaturę 700 stopni, a oni się opierają i palą papieroski w sytuacji, gdy podobno wylało się tam, rozproszyło się 13 ton paliwa lotniczego, no to wskazuje jednoznacznie, że to była inscenizacja, czyli coś przygotowanego wcześniej. Otóż jeśli to była inscenizacja, to jest ogromne wyzwanie dla zwolenników interesującej i sensownej hipotezy wybuchu, czy dwóch wybuchów, znaczy powiedzmy z grubsza hipotezy profesora Biniendy, czy doktora Nowaczyka, którzy są związani z zespołem Smoleńskim, zespołem parlamentarnym ministra Macierewicza, w jaki sposób mógł ten samolot tu, 101 podobno, a może 102, nie wiemy, mógł trafić na miejsce, gdzie była inscenizacja. Przecież trafienie przez pilota, jeśli był to rzeczywiście pilot prowadzący ten samolot,
w miejsce przygotowanej inscenizacji jest matematycznie, czy też probabilistycznie, no zupełnie nieprawdopodobne. Oczywiście konieczne jest przy tej bardzo ciekawej i ważnej hipotezie sprawdzenie, kto, kiedy i jak te bomby czy umieścił w samolocie. Bo niemożliwe, żeby one dotrwały na przykład z Samary, gdzie ten samolot był wcześniej oglądany, naprawiany, za który zapłaciliśmy kilkadziesiąt na tą naprawę, kilkadziesiąt milionów zresztą, chyba dolarów, żeby w międzyczasie ten samolot latał po Europie, żeby nigdzie nie stwierdzono tych schowanych bomb. Więc oczywiście wyzwanie jest takie właśnie, kto kiedy te bomby umieścił. Natomiast drugie wyzwanie jest również istotne, to co powiedziałem przed chwileczką, to znaczy w jaki sposób można ocenić, że te dane przekazane do Universal Avionics przez ludzi generalszy Anodiny były danymi niezafałszowanymi. To jest podstawowa wątpliwość dotycząca wyników, które niedługo się chyba jakoś ukażą, grupy ministra Macierewicza. Natomiast grupa druga, która powiedzmy skupiona jest wokół blogera Freerminda, który okazał się być doktorem Pawłem Przywarą i jego wspaniała książka, to znaczy Czerwona strona Księżyca, jest jakoś niechętnie widziana w środowiskach związanych z innymi hipotezami. Otóż z punktu widzenia nauki wydaje się, że rozważenie tej hipotezy, to znaczy, że kapitan Protasiuk nie wylądował w tym miejscu, znaczy na tym złomowisku, tylko poleciał, został poprowadzony gdzieś dalej i ten tu z panem, przypuszczalnie z panem prezydentem, a może jakiś inny jak również z generałem Błasikiem wylądowały gdzie indziej i tam zostały unieszkodliwione, to jest hipoteza bardzo poważna. Otóż wydaje mi się, jestem przekonany i tutaj również przez Państwa chciałbym to przekazać tym zwolennikom tych dwóch, wierzącym w te dwie różne hipotezy, że proszę Państwa, zróbmy to, co zawsze się robi w środowiskach fizyków, którzy mają fascynującą sytuację, gdy są dwie różne hipotezy. Zbierzmy się razem, zróbmy wspólne warsztaty, zamknięte oczywiście dla wszelkich żurnalistów, dziennikarzy i tam podobnych, i przedyskutujmy między sobą te dwie do trzech, bo powiedzmy jest również hipoteza mówiąca o tym, że nie wiadomo jakie samoloty i kto był w samolotach, które w ogóle leciały z Okęcia. Przedyskutujmy wspólnie w ciągu takich warsztatów, które by trwały, jak sądzę, tydzień, może 10 dni, tak jak uczeni dyskutują na temat sensownych, ciekawych, fascynujących hipotez. Wtedy najważniejsze są nie referaty przygotowane na taką konferencję, ale najważniejsze, na takie zamknięte warsztaty, ale najważniejsze jest to, że wtedy możemy sobie przedyskutować, pokłócić się z kolegą, a to już wtedy przestaje być przeciwnikiem, czy przeciwnikiem politycznym, czy przeciwnikiem naukowym, tylko staje się kolegą, z którym mogę wspólnie przedyskutować i ustalić, jak mogło być naprawdę, lub co powinniśmy zrobić, by do prawdy dojść. Więc wydaje mi się, jestem przekonany, że tego typu warsztaty zamknięte są konieczne, a z drugiej strony konieczne jest korzystanie, patrzenie, usiłowanie skorzystania z takich wahań geopolitycznych, w których na przykład na jakiś czas zmieni się dowództwo NATO, czy w których zmieni się prezydent Stanów Zjednoczonych. W ten sposób, by zechcieć ujawnić prawdę, która z całą pewnością
i w Stanach jest znana, i w NATO jest znana, i w innych państwach, jak Niemcy czy Francja, jest znana prawdę o tym, co naprawdę stało się w okolicy Smoleńska, jakie samoloty leciały i gdzie zostały przyziemione. Więc te dwie drogi, to znaczy warsztaty oraz wykorzystanie w przyszłości wahań geopolitycznych, stoją przed nami. I z całą pewnością, w odróżnieniu od prawdy o Gibraltarze, która nie została ujawniona, prawda o zbrodni smoleńskiej zostanie w bliskim czasie ujawniona. Co daj, Panie Boże. Amen. Yeah.